Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wojska, a ja witam was w, mam nadzieję, ostatniej części omawiania trailera Call of Duty Vanguard. Wybaczcie, że poprzedni materiał tak nagle się urwał, ale bateria mi po prostu padła. Ach, na czym to ja skończyłem? A, właśnie, na NZ41. Słuchajcie, NZ41 jest to RKM wyprodukowany w Nowej Zelandii. Jest bronią, no, jakżeby inaczej, nowozelandzką, ale bazowaną na brytyjskim Brenie. O czym oczywiście będzie podręcznik broni z Call of Duty WW2. Kiedyś tam w przyszłości, czyli za jakieś 37 lat. A tak na poważnie, na pewno w ciągu najbliższych 10 lat się pojawi. Ale również oczywiście zaprezentuję wam w Vanguardzie, jak już zostanie przeze mnie, może nawet nie tyle co zakupione, ale no na premierę wam, no przynajmniej jakiś czas po premierze pokażę wam. O Jezus. Nie, o. No, a właśnie, jeszcze te nie powiedziałem, ale wspomniany NZ41 jest najstabilniejszą bronią w całej serii Call of Duty. Słuchajcie, nie ma broni bardziej stabilnej i, znaczy, owszem, broń ma odrzut, ale jest tak mega stabilna, że tego odrzutu praktycznie nie czuć. Odrzut można zniwelować no dodatkami, a stabilność tej broni jest taka, że WW2 można powiedzieć, że jest to... Ta broń w ogóle nie podnosi. Co innego odrzut, który faktycznie jest czuć, ale jak celujecie, nie wiem, gdzieś z jakieś 100-200 metrów, na przykład na mapie Gustav Cannon, wejdziecie na wspomnianego właśnie Gustawa, to tam, gdzie celujecie, możecie walić pełen automat, full auto i każdy pocisk będzie po prostu tam leciał, więc to jest tak stabilna broń, że chyba bardziej stabilnej nie ma. I na dobrą sprawę to jest wszystko, jeśli chodzi o Call of Duty Vanguard. Natomiast tutaj w końcowej scenie pojawia się samoloty transportowe C-47, tak zwany Skytrain, które były używane zarówno przez żołnierzy amerykańskich, jak i brytyjskich, zarówno w operacji D-Day, jak i podczas operacji Market Garden. Przed premierą by mieć wczesny dostęp do otwartej bety. Przedpremierowe zamówienie cyfrowe daje arcydzieło Nocny Nalot w Black Ops Cold War i Warzone. I moi drodzy, to by było na tyle całe omawianie trailera. Myślałem, że wyrobię się w 3 odcinki. Niestety z pewnych przykrych, może nie tyle co przykrych, ale z pewnych względów, no niestety... Cóż, 3 odcinki nie wystarczy, by musiały 4. A teraz zaprezentuję wam w kolejnych materiałach w Call of Duty Warzone, zaprezentuję wam magazynki, jakie mamy w Warzone do broni z Black Ops Cold War, gdyż amunicja, czy też po prostu ogólnie magazynki z Black Ops Cold War oraz w samym Warzone są zupełnie inne. Dlatego przygotujcie się na kilka dużych, bądź co bądź, ale jednak materiałów, które no po prostu zaprezentuję wam, co się zmienia i tak dalej, więc podeślę wam chyba też, albo wiecie co, po prostu pokażę wam w Warzone, jaka broń ma magazynek oraz pewnego baga. To tyle, moi drodzy. Dzięki serdeczne za uwagę. No i cóż, słyszymy się w kolejnych filmach na kanale. Trzymajcie się. Pa, pa!